będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie dziękuję księdzu proboszczowi za zaproszenie nas do tutejszej parafii, tutejszej świątyni. Dziękuję za modlitwy, które dzisiaj słyszeliśmy podczas mszy świętej, także w naszej intencji. Przybyliśmy tutaj, aby trochę jeszcze ten okres świąteczny, bożonarodzeniowy przedłużyć, bo kolędy to są te pieśni, które chętnie śpiewamy, które tyle mówią nam pięknych rzeczy o Bożym Narodzeniu, przyjściu Zbawiciela do nas. Poznański Chór Katedralny, tak był tutaj zapowiadany w ogłoszeniach parafialnych, tak nas witał proboszcz, ale trzeba ten chór widzieć, żeby mieć świadomości, że to jest okienco-męski poznański chór katedralny. Chór, który tradycją swego sięga XV wieku Akademii Lublańskiego, jest bez wątpienia najstarszym chórem okienco-męskim w Polsce. To, że Poznań jest stolicą choralistyki, a szczególnie choralistyki kobiecej, bo przecież nieprzerwanie działają tutaj trzy chóry kobieco-męskie, to jest to zasługa tego chóru. To był pierwszy chór z chóru katedralnego, wyrosły dwa pozostałe chóry w okresie powojennym Stefana Stolikrosza, a później jeszcze od Stefana Stolikrosza i chóru katedralnego chór Jerzego. Historia choralistyki kobiecej w Polsce rozpoczęła się od poznańskiego chóru katedralnego. Oczywiście mówimy o korzeniach, bo sam chór jest zespołem, jak Państwo widzą, bardzo młodym. I to jest może za wyjątkiem dyrygenta, ale jest to chór młody, bo taka jest specyfika chóru kobiecego. Ten chór się nie starzeje. Ciągle dochodzą nowi śpiewacy, którzy są przygotowywani do pracy w chórze, potem stają w pierwszym rzędzie, jak troszeczkę są bardziej doświadczeni, bardziej obyci ze śpiewem, i starsi, i wyżsi, i daj Boże młodsi, przechodzą do kolejnych rzędów, aż stają bardzo pewnie na samej górze. I tak ciągle od nowa. W chórze kobiecym nie ma stałego repertuaru, nie ma czegoś takiego. My ciągle przygotowujemy repertuar na nowo. Dlatego tak trudna jest praca z chórem kobiecym. I to, że Poznań szczyci się trzema chórami kobiecymi, to naprawdę jest być szczególnym. A takich chórów w Polsce wcale tak dużo nie ma. Już katedralnych, to rzeczywiście jest tylko w Polsce jasna dwa, jeszcze oprócz naszych, jeden w Warszawie i jeden w Tarnowie. Ale też trudna praca, ale też piękna praca, bo my nie wpadamy w rutynę. Każdego roku, gdyby to były te same kolędy śpiewane, to one za każdym razem zabrzmiały troszeczkę inaczej. To jest najpiękniejsze w chórze kobieco-męskim. I to, że te głosy są zawsze świeże, zawsze młode, zawsze radosne. Słyszeliście Państwo kilka pierwszych kolęd, wśród nich znalazła się kolęd Jana Matlakiewicza w Żłobie Leszy. Partię solową wykonywał Antoni Wecek, tutejszy parafianek. Osobiście jeszcze kilku będzie, za chwilę Karol Pajkowicz w kolędzie Wesoła Nowina.
Zakon Radosław Grzechów, będzie księdza Anna Jana Matragiewicza. Mało znana w języku, bo w języku
Zapraszamy. Może już będzie wieść, że w szkole katedralnej są następni